Temat zaginionych kontynentów to ogromna gratka dla poszukiwaczy przygód oraz twórców teorii spiskowych. Jednak nie wszystkie historie o takich kontynentach są fikcyjne. Dziś przedstawię Wam 5 zaginionych kontynentów. James Hochwald był okultystą, który twierdził, że odkrył dowody na istnienie zaginionego kontynentu Mu. Hochwald twierdził, że na trop zaginionego kontynentu wpadł dzięki lekturze starożytnych pism. Według okultysty, ląd Mu leżał na dzisiejszym Oceanie Spokojnym. Stanowił on ojczyznę dla wysoce zaawansowanej technicznie cywilizacji, która zaginęła przed 60 tysiącami lat. Jedyną jej pozostałością są Hawaje oraz Wyspa Wielkanocna. Fragmenty zatopionego kontynentu leżą na północny zachód od Madagaskaru. Według Międzynarodowego Zespołu Geologów, którzy opublikowali odkrycie w piśmie Nature Geoscience, mikrokontynent powstał od 83 do 61 milionów lat temu. Wówczas płyta tektoniczna, na której leży zatopiony ląd, oderwała się od Madagaskaru i zaczęła dryfować w stronę Indii, jednak zniknęła pod wodami oceanu. Ponad 11 tysięcy lat temu mógł istnieć wyspiarski naród, który był położony na środku Oceanu Atlantyckiego, a zamieszkiwali go tylko ludzie bogaci i potężni. Ludność tej ziemi posiadała ogromne bogactwo dzięki naturalnym zasobom znalezionym na całej ich wyspie, przez co była w centrum uwagi i handlu. Jednak pewnego razu na kontynent spadło nieszczęście i olbrzymia fala zmyła go i zatopiła pod wodą. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tych kontynentach i nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Widzimy się już niedługo. Cześć!